intensywnym zwiedzaniu zamku w Malborku postanowiłem nieco odetchnąć na łonie natury. Wybrałem się więc do lasu na grzyby. Polecam, grzybów w lesie mnóstwo. Kto jednak nie wie, które są jadane, powinien jak najszybciej wypożyczyć atlas grzybów w bibliotece i podczas grzybobrania z niego korzystać. Słuchajcie, las jest cudowny, pełen zieleni, świergotu ptaków i zwierząt. Dlatego mam do was prośbę. Gdy podczas wakacyjnego wypoczynku będziecie spacerować po leśnych szlakach, proszę, nie hałasujcie, nie śmiećcie i nie łamcie gałęzi. Las i jego mieszkańcy będą wam za to wdzięczni. I tylko w wyznaczonych miejscach biwakujcie. No, ale myślę, że oglądają mnie rozsądne dzieci, które o tym wszystkim doskonale wiedzą. Dzisiaj kończę z wami spotkanie. Idę, może nazbieram prawdziwków. Pa, kochani, do zobaczenia. Miłego, słonecznego dnia wam życzę. Pa, pa.